Je m'appelle Antoine de Galbert. Nazywam się Antoine de Galbert. Jestem kolekcjonerem od 35-40 lat. Płonący dom. Wybór z kolekcji Antoine'a de Galberta. Moja fundacja jest niezależna od mojej kolekcji. Zajmuje się wspieraniem projektów, wydawaniem publikacji, ale jest zupełnie niezwiązana z kolekcją. Kolekcja jest prywatna, a fundacja pełni publiczną rolę wspierania artystów i muzeów. La collection, elle est donc elle a commencé il y a plusieurs décennies maintenant. Początki kolekcji sięgają już kilkudziesięcioleci. Zawiera około 3000 dzieł. To wiele dzieł i wiele, wiele pracy. Wiele dzieł, które są bardzo różnorodne. Zacząłem od malarstwa, bardziej popularnego, sztuki prymitywnej, etnograficznej i dopiero później stopniowo przechodziłem do sztuki aktualnej. Jest więc to kolekcja dość złożona, wielowątkowa, w obrębie której możliwe jest przygotowanie wielu wystaw. A na wystawę tutaj wybrałem dzieła tylko takich artystów, którzy patrzą w pewien szczególny sposób na świat, na szaleństwo świata, crazy world. Au départ, c'est le photo festival qui m'a proposé d'exposer des photographies. Najpierw fotofestiwal zaproponował mi wystawę fotograficzną, ale nastąpił kryzys związany z COVID-em, co przyniosło wiele komplikacji. Ostatecznie Muzeum Sztuki w Łodzi zgodziło się przyjąć wystawę u siebie, dlatego postanowiłem wzbogacić ją o inne dzieła. Jest więc dużo zdjęć, ale nie tylko. To wystawa szczególna, dostosowana zarazem do fotofestiwalu, jak i do Muzeum Sztuki. Alors ça c'est le musée qui a choisi parce qu'en fait moi je voulais appeler tytuł wystawy to wybór muzeum. Ja chciałem ją nazwać Crazy World. Jednak muzeum zaproponowałoby nazwać wystawę od tytułu obrazu Burning House. Sądzę, że to dobry pomysł. Autorzy to para francuskich artystów, którzy przerabiają, przepracowują znane medialne obrazy. Ale jest to malarstwo akrylowe. Oczywiście to streszczenie wojny. Mam wiele bardziej znanych dzieł, których tutaj nie eksponuję, ponieważ moim założeniem nie jest pokazanie, że jestem bogaty. To wymyśleć kawałek świata, który ma jakieś znaczenie. On est tous un petit peu angoissés par l'avenir du monde. Wszyscy jesteśmy w pewnej mierze zaniepokojeni przyszłością świata. Świat jest skomplikowany. Wszyscy wiecie, jak świat wygląda tutaj. Znacie historię Polski, która jest straszna. Zresztą wszędzie jest podobnie, na wschodzie, w Ameryce. Artyści są więc tym przesiąknięci. Odzwierciedlają ten lęk. Wybrałem jedynie takie dzieła, które mówią o wojnie, o Shoah, o Bliskim Wschodzie, o Afryce, ale także o Francji. Bo wystawa kończy się dziełem, które pokazuje mapę Francji z zapałek. To symbol beczka prochu, która za 2 tygodnie może wybuchnąć. Ale trzeba też dodać, że na końcu wystawy jest mały neon, autorstwa Jeana Michela Alberola, który nosi tytuł Nadzieja. Musimy wszyscy mieć nadzieję, pracować, budować i rozmawiać, pchać do przodu ten świat. Chodźmy więc na miejsce. Il y a une œuvre très importante de Van Wademeyer, qui est un studio de télévision. Jest tu bardzo ważne dzieło Clemensa von Wedemeyera. To studio telewizyjne i debata polityczna, która się źle potoczyła. Widzimy przewrócone krzesło, zakrwawioną chusteczkę. To praca, która mówi o nieumiejętności wzajemnej komunikacji, czyli przedstawia historię świata. Wystarczy, że dwie osoby się różnią i już mamy problemy. Jest to wprowadzenie do wystawy. C'est un peu un regard sur le XXe siècle. Et ça, c'est une œuvre importante. C'est un peu le, comment dire, le,
To bardzo ważne dzieło. To właściwie historia świata, który nie potrafi się porozumieć. To studio telewizyjne i debata telewizyjna między dwoma politykami o odmiennych poglądach, taka jaką organizuje się prawie wszędzie na całym świecie. Ale ta debata źle się skończyła. Doszło do rękoczynów, bijatyki, widać ślady krwi. To z jednej strony zabawna instalacja, choć z drugiej dramatyczna, bo to jednak nasza historia. Trudność i nieumiejętność życia razem. C'est toute notre histoire, c'est l'incapacité de vivre ensemble. C'est aussi l'histoire de la démocratie. Il faut qu'on ait des. To także historia naszej demokracji, w której chodzi o to, by mieć sprzeczne poglądy, ale bywają takie odłamy polityki, które wcale demokratyczne nie są. To źle się kończy. Trzeba mieć możliwość dyskutowania. To właśnie demokracja. Ale szanując drugiego. Niestety tak się nie dzieje. Ostatnia debata Trumpa i Bidena, nie wiem, czy ją widzieliście, to hańba, wstyd dla Ameryki. To naprawdę godne pożałowania. Dlatego trzeba koniecznie walczyć o demokrację, o dyskusję. Chyba lepiej, żebym nie zajmował się polityką polską. Cette œuvre de Nicolas Millet. C'est une œuvre un peu effrayante parce que na przykład ta praca Nicolas Millet jest dość straszna. To hiena. Hiena jest zwierzęciem, którego nikt nie lubi. To ohydny padlinożerca. Ale ta ma zęby ze złota. Kupiłem to dzieło dla siebie, bo to kolejna metafora także i świata sztuki, który przepojony jest okrucieństwem i pieniędzmi. I to kolejna krytyka współczesnego podejścia do dzieł sztuki. De l'approche des œuvres en fait actuelles quoi. Mais chacun peut interpréter cette œuvre. Je vis parce que je vis. Każdy może zinterpretować po swojemu tę pracę. Nie mieszkam ze swoimi dziełami. Mieszkam w normalnym mieszkaniu, a dzieła są w magazynach. Ale z tą hieną mieszkałem, stała w moim salonie. Kiedy nabywa się niewiele, zazwyczaj lubimy piękno klasyczne, kupujemy na przykład jakiś krajobraz. Ale kiedy kupuje się dużo, ma się świadomość, że nie można żyć ze wszystkimi pracami. To zupełnie inna koncepcja. Ici c'est une zone, une salle sur les migrations et les. To strefa poświęcona problemom migracyjnym. Migracja to temat obecny wszędzie, zarówno we Francji, jak i w Polsce. To ważny i złożony temat. Obecnie jesteśmy świadkami mieszania się kultur na świecie. Wielu ludzi tego nie chce, co często jest zupełnie naturalne, bo inność wywołuje strach. Ale niestety nie mamy wyboru. Tak czy inaczej nasze wnuki, dzieci naszych wnuków będą Metysami, będą Chińczykami. To zupełnie normalne, świat się zmienia. Czy tego chcemy, czy nie, to nieuchronne. To artysta pochodzący z Afryki, ale żyjący we Francji, Barthélemy Togo, który wielokrotnie pracował nad tematem imigracji i przewozu ludzi. Te stemple to wizy celne. Podczas niektórych wystaw tworzymy również na ścianach teksty, używając tych stempli. Ale tutaj tego nie zrobiliśmy. W ten sposób artysta pokazuje trudności związane z przekraczaniem granicy. Przed 20 laty dokonał niesamowitej rzeczy. Przebrał się za pracownika służb oczyszczania miasta, całe na żółto, w kasku. Zabrał swoje papiery i chciał przejść przez kontrolę celną w ubraniu śmieciarza. Paszport, wiza, bilet lotniczy, miał wszystko, co trzeba. I odmówiono mu przejścia, ponieważ był czarny i ubrany jak śmieciarz. Parce qu'il était noir et habillé en poubelle. C'est une œuvre, l'œuvre de Barthélemy, c'est une. Dzieło Barthélemy'ego to rodzaj syntezy jego rodzimej afrykańskiej sztuki, kameruńskiej sztuki rzemiosła, gdzie tworzy się w drzewie, i sztuki zachodu, która jest bardziej intelektualna. Poprzez wykorzystanie klasycznych umiejętności typowych dla sztuki Kamerunu, jego dzieło jest syntezą sztuki współczesnej i afrykańskiej. W dalszej części wystawy znajduje się kolejna praca, film, na którym podlewa dolary, żeby potępić skorumpowaną Afrykę, tę biedną Afrykę.
Ça, c'est très amusant. C'est une œuvre qui s'appelle Synkrétisme. To zabawne dzieło zatytułowane Synkretyzm. Artysta przepołowił posążek afrykański i posążek indonezyjski i pozamieniał części. W tej sekcji dzieła są mniej poważne niż na początku wystawy. To bardzo zabawna praca, krytyka rynku sztuki. Potęga wielkiej marki Louis Vuitton, potęga pieniądza, który czyni ze sztuki wartość bankową. Należy odróżnić sztukę od rynku sztuki. Oczywiście, kiedy jest się kolekcjonerem, jest się również uczestnikiem rynku sztuki. Trzeba przecież zakupić dzieło sztuki, nikt go nie podaruje. Ale istnieje jeszcze coś więcej. Kiedy masz już dzieło u siebie, bez względu na to, czy kosztowało 10 czy 1000 euro, tylko ono się liczy. Wszyscy zależymy od rynku, choć nie każdy może zakupić dzieło sztuki. Ale istnieje coś więcej. Trzeba wziąć pod uwagę, że dzieło trwa w czasie i jego wartość finansowa znika, żeby zrobić miejsce wartości intelektualnej lub artystycznej. To zabawkowe tory elektrycznej kolejki z czasów, gdy byliśmy dziećmi. Na wagoniku znajdują się banknoty, dolary. Nie wszystkie to 20-dolarówki, to głównie 1-dolarówki. Mam nadzieję, że publiczność ich nie ukradnie. Et là, c'est un sac Vuitton qui représente la puissance financière de la mode. A to torba marki Vuitton, która symbolizuje finansową potęgę świata mody, globalizację, pieniądze na niewyobrażalną skalę, zwłaszcza we Francji. Ten mały pociąg, który przejeżdża przez torbę Vuitton, to jakby maszynka do robienia pieniędzy. Zamknięty obieg. Pieniądz robi pieniądz. To skomplikowane, bo jestem wewnątrz tego systemu. To podobne do sytuacji ludzi, którzy korzystają z elektryczności i krytykują energię atomową. Świat jest paradoksalny. Są kolekcjonerzy, którzy przez całe życie szukają czarnego Malewicza, ale ze mną jest zupełnie inaczej. Jestem amatorem. Zachowuję się jak ktoś, kto przechadza się po pchlim targu albo po antykwariacie. Ja przechadzam się wszędzie, patrzę. I przydarzają mi się spotkania z dziełami, zupełnie tak samo jak z ludźmi. Teraz jestem tu, innym razem na ulicy w Paryżu czy w Berlinie. Widzę coś w witrynie sklepowej, wchodzę i kupuję. Nie ma w tym nic zaplanowanego. Moja kolekcja tworzyła się w dużej mierze podświadomie, ale im jest większa, tym lepiej zarysowują się jej cechy szczególne. Nie jestem wcale lepszy od innych czy mądrzejszy od innych. Ale ta kolekcja żyje, podczas gdy istnieją kolekcje zawierające 30 Picassów, które wcale nie żyją. Kumulują jedynie wartość finansową, nawet jeśli dzieła same w sobie są piękne. Celem prawdziwej kolekcji jest stwarzać dzieło, a nie być dziełem. Nie jesteśmy artystami, tylko amatorami, ale mimo wszystko prawdziwa kolekcja powinna tworzyć dzieło. Można powiedzieć, to kolekcja Duponta, kolekcja Durota, kolekcja kogoś tam tylko wtedy, gdy ma ona ducha. Jeżeli w kolekcji chodzi tylko o to, że jest tam Basquiat, Warhol, to nie ma ona ducha. To jedynie kolekcja podążająca za modą albo rynkiem. Dobra kolekcja powinna posiadać jednocześnie artystów znanych i nieznanych. Jeżeli w kolekcji znajdują się jedynie znani artyści, jesteś biznesmenem, który kupuje drogie rzeczy. Jeśli są jedynie artyści nieznani, to znaczy, że brakuje ci wizji. Kupujesz dużo, a 20 lat później wszyscy artyści z twojej kolekcji nadal są nieznani. Dobra kolekcja polega na tym, żeby powiesić młodego, nieznanego artystę obok Picassa. Takie jest moje zdanie, ale nie mam żadnego Picassa.
Kolekcjonerem się nie zostaje, kolekcjonerem się jest. To stan umysłu, potrzeba otaczania się inteligentną myślą, a także rzeczami, po to, by poczuć się lepiej. Ludzie, którzy zostają kolekcjonerami, zostają nimi, nie zdając sobie z tego sprawy, podświadomie. Kupujesz jeden stół, dwa stoły, trzy stoły, 15 stołów. A kiedy masz 15 stołów, stwierdzasz, o, jestem kolekcjonerem. To nie jest strategia. Trzeba też dodać, że wiele, wiele dzieł z kolekcji jest wypożyczanych. Mam całą grupę współpracowników, choćby André Toquet, którego już poznaliście, który przyjechał tutaj montować wystawę. To bardzo kompetentna osoba, z którą współpracuję od 15 lat. Kolekcjoner to jak zawód. Zresztą o kolekcjach można mówić w bardzo różny sposób. Istnieją bardzo młode kolekcje. Ktoś ma trzy dzieła u siebie w domu, bo ma przyjaciół artystów. Ale później powoli kolekcja się powiększa. Kupuje się więcej, niż można powiesić na ścianie. Wtedy stajemy się prawdziwymi kolekcjonerami. Nie kupuje się już po to, by powiesić coś u siebie w pokoju. To odmienne sprawy. A w którymś momencie to staje się prawie zawodem. Kolekcja jest ogromna. Trzeba ją gdzieś przechowywać. Trzeba poddawać konserwacji. To jak prywatne muzeum, prawdziwa, normalna praca. Trzeba również pozwalać korzystać z kolekcji, a nie zatrzymywać dzieła dla siebie. To niczemu nie służy. Raczej można zwariować. Tak więc trzeba umiejętnie organizować wystawy i wypożyczać pracę. Za każdym razem, gdy wypożyczam dzieło, ludzie poznają artystów, co ma pozytywne znaczenie właśnie dla artystów, a nie tylko dla mojego ego. Et il y a une œuvre très importante ici, mais vous l'avez vu peut-être, c'est le cœur de Boltanski. Mamy tutaj bardzo ważne dzieło. Nie jest teraz włączone. Być może już je widzieliście. To serce Christiana Boltanskiego, którego rodzina również pochodziła z Polski. We Francji stał się niezmiernie ważnym artystą, zresztą na całym świecie. Jeśli chodzi o to dzieło, Boltański zaczął rejestrować bicie swojego serca jakieś 15 lat temu. Kupiłem jego serce w amerykańskiej galerii Marian Goodman. Później Boltański zaczął rejestrować bicie serca różnych ludzi na całym świecie, podobnie do Mormonów z Ameryki, którzy chcieliby spisać w katalogu ludzi z całego świata. Boltański zaczął nagrania dla Maison Rouge. Tam urządziliśmy małe laboratorium, gdzie ludzie rejestrowali bicie swego serca i odchodzili z nagraną kasetą podpisaną przez Boltańskiego. Później Boltański robił to również w Japonii, właściwie wszędzie, ale zaczynał u mnie. Jest to koniec wystawy, choć wolałbym, żeby to był początek. Ta praca wywołuje niepokój, który odzwierciedla atmosferę całej wystawy. Wolałbym, by to mały neon Nadzieja znajdował się na końcu wystawy, żeby powiedzieć ludziom, że XX wiek, świat jest pogmatwany, zawiły, ale trzeba wierzyć. Jednak okazało się to niemożliwe technicznie ze względu na układ sal, który nie odpowiada do końca założeniom tej wystawy. Boltański powinien znajdować się na początku, a na końcu neon Nadzieja i Niebo. Wkraczalibyśmy tędy w ciemność świata, a wychodzilibyśmy w stronę światła, tam, gdzie znajdowałby się neon. Taki miałem zamiar, ale okazało się to technicznie zbyt skomplikowane. Burning House. Płonący dom. Wybór z kolekcji Antoana de Galberta. Opieka kuratorska ze strony Muzeum Sztuki w Łodzi Maria Morzuch. Tłumaczenie Luisa Łuszcz-Kujawiak. Realizacja podcastu i nagrania lektorskie Leszek Karczewski.